Siema, to jest Partia TX, a dzisiaj gramy sobie 6 razy Tamkenczem pod Warmoga, czyli Full HP Tamkencz, Full HP Warmog, nie wiem jak to nazwać. Dosyć łatwe do zrobienia, bo w sumie to tani bardzo build, który kosztuje chyba 2800, to kosztuje 2850, bardzo tanio. Także raczej przyjemna gierka będzie, mam nadzieję, wątpię. Także oczywiście, przypominam oczywiście o zostawieniu suba na kanale, o zostawieniu oceny pod tym filmem. Zostaw oceny pod tym filmem, synek albo córcia, kto tam ogląda. Tyle. Dobra, grajmy sobie na spokojnie. Co się dzieje? Does it even work? Teraz tak. Aha, czy tu mamy język? Okej, okay. Nie wiem, czy w tym kiedyś grałem. To chyba zjada, tak? To jest zjadań, a co to jest? Aha, to jest co gówno, najgorsza umiejętność Tamkencza. To jest pasywka nawet. Jezu, jakie to jest chamskie. Dobra, weźmy sobie może na początku Q. Chyba Q się maksuje, tak mi się wydaje, potem W, no bo to E raczej to jest tylko taka pasywka. Tak O, żeby mieć. Dobra, ale spróbujmy nagrać. Ma jakiś tam zasięg, jest śmieszny. Spróbujmy tam coś ugrać. Ej, gościu, w sumie dobrego wziął se na mnie typka. Bo Mundo jednak zadaje procentowe obrażenia, cholera. Właśnie stracił tego. Dziwne, że nie podchodzi gościu. Aż tak się boi? Tylko Tamkencza? Tamkencza się tak bać? W sumie Tamkencz to jest zastrana postać, której ich nienawidzi, no ale. Weźmy W. Może go pożre. Co to było, gościu? A, tak jak moje coś. Jak mu wpieprzyłem, ludzie! Co to jest za postać? Trzeba to nagrać pod atak speeda jakiegoś, na pewno. Na pewno to nagram pod jakiegoś atak speeda niedługo, to możecie być pewni. Tak, tylko teraz jak do niego podejść? O, wow, wlazłem w to. Mi się aktywuje samo. Ha, czyli ja muszę sam użyć i wtedy on się zmienia w tą tarczkę, okej. Spoko. Całkiem przyjemna postać. Bezpieczna w sumie bardzo. Fuck! Jakby mi ten stun wszedł. Gdyby ten stun wszedł, zabiłbym tego szako. On tu widział cię. Kata, przykro mi. Kurde. No ładnie wyszło i tak bardzo, więc spoko, nie denerwujmy się. Weźmy może to na HP Regena. Dwa razy, bo w sumie Warmog jest dopiero 3K HP chyba. Taki najlepszy, więc nie musimy się śpieszyć. 1200 HP. I can gank you and you go top. Really? Muzyczka leci. Niezła. Muzyczka, kurde. Podniecił się muzyczkę, idiota. Komentarze. Dobra, grajmy sobie na spokojnie. Willes. Co? Zatanik, Boże. Toxic Arrow. Arrow, właśnie, muszę poobejrzeć ten serial. Podobno dobry. Arrow, taki serial. Ja pieprzę. Na chwilę 16,5 subów, także bardzo przyjemne uczucie. Jak kanał rośnie coraz bardziej. Ła, nie, Tamkencz! Uciekaj! Strasznie dużo bije. Ja mam jakieś magiczne obrażenia. Od czego to? Boże święty, od KP Tamkencza. Ja pieprzę, lepiej się nie dało. Nie weźmiesz tego, nie weźmiesz. Dobra, się. Co tu się dzieje? Aha, ładnie mi to wyszło. Dobrze się tym raz hituje bardzo. Przez tą pasywkę z tymi procentowymi wrażeniami. O nie, nie wziąłem tego. Podejdź tu.
zablokować. Bo nie, uderzyłem go. O, za 190 mnie uderzył, pajacyk challenge. Biłbym się w niego, ale nie mam jak za bardzo. Boi się teraz podejść w ogóle. Śmieć. Muszę wziąć dużego moba. Dobra, to daje 20 HP teraz, trochę zbufowali to na linii. Szakio, szakio, co ty robisz? Oła, nie! Kurde, na szóstym raczej go nie dogonię, gnoja. To jest strasznie chamskie. A już bił szósty. Nie wiem za bardzo jak. Nie wiem za bardzo jak to ograć. Czy ja mogę się sam teleportować, czy ktoś musi wejść w moją mordę? To jest bardzo ważne pytanie. Na które niestety nie znam odpowiedzi. Wydaje mi się, że Szako tu się niedługo będzie panoszył do mnie. Bo strasznie ja puszuję. Dlatego ucieknijmy. Będzie mu dosyć ciężko to spuszować. Jaki to ma zasięg? A Szaka nie, Szaka jest na bocie. Ale chyba Red stoi jego. Nie, Reda jeszcze chwila czasu. Turlacz dips. Turlacz dipsów? Znaczy plułem, Jezu. Taki manik oryginalny. O, Red. Aha, potworów nie mogę ten zjadać. Dobra, przynajmniej zabiorę tego Reda. Sprawdź. Myślałem, że on tu będzie szedł. A Szaka się wypieprzył na mordę ogólnie. Dobra, spoko. Dobra, to wróćmy. Gosu Junior. Co? 3-1. O, jeszcze sam to napisał. Ego nie zna granic. Siema, mam Reda. Siema, siema mordy. Mam Reda. Chętnie bym to przygarnął. Co się dzieje? Dobrze, że Szako się robi wcześniej Reda, bo tak to jeszcze by nie było tego Reda, ale że to Szako można było sprawdzić i był. Na tym właśnie polega granie pod... nie wiem pod co. Mam więcej farmy od niego, 50. O, po 50. O kilka. O, za 169 go uderzyłem. Ja w ogóle biję magiczne obrażenia ze speli. Spoko. Bardzo przyjemna rzecz. Wow. Szkoda tylko, że tego Reda w ogóle nie użyłem. Na nim, w sensie. No, ale przynajmniej zabrałem Szako. Nie mam za bardzo co robić, mogę się farbić, to jest właśnie 6 razy robić coś pod tanka w ogóle robić. Także wiecie, niektórzy lubią tanka oglądać, niektórzy nie. Mi się tam przyjemniej gra asasynami, ale od czasu do czasu trzeba wrzucić coś innego na kanał, nie tylko asasyny, wiadomo. 170 nawet. Jezu, on fleszował od razu. Wystarczyło, żeby ulti użył, już bym go nie zabił. Ale... niektórzy są tak zwanymi zestaranymi ludźmi. Ładnie się regeneruje mi HP, czy mam Drake'a? Nie, szkoda. No, HP mu się sporo odnowiło. Ła! Mało mi bije w sumie. Jak przyjdzie tu Szako, to możliwe, że zdąży uciec, ale on i tak poszedł gdzieś na bota, także olewam go. Olewam szmatę. Taki strasznie chillowy odcinek, że tak powiem.
sumie mało się dzieje, no ale bywają takie odcineczki. Czy ja tam mam tepać? Nie chcę się za bardzo i nie mam do czego. Ale trochę hajsu by wpadło. Nice! Sporo w sumie. Sporo jednak hajsów padło. No, nice. Jeszcze sporo farmy zabrałem. Szybko! Jakie to jest broken, ludzie, a ty nigdy nie grałem. Czemu? A nie znajdziemy go już. Ale gdzie uderzyło się? Dobra, nie gonię go już. Zrobię sobie farmę. Zabił za nic, ale strasznie dobry jest ten tamken. Jezus Maria, nie wiedziałem, że to jest takie gówno broken. W sensie, grałem na to oczywiście, ale ja pieprzę. Ja mam na razie tylko HP item. Napieprzyłem tę mundo, strasznie dużo obrażenia robię, a ty? W ogóle, Jezu. Wezmę tamtego wojownika, nie martwcie się. Oczywiście na drugi i zabierzmy to. Oni się chyba nie poddadzą, mam nadzieję. Bo serio, no już bym stiltował. Co? Co ja zrobiłem? Ja napieprzyłem... What? Napieprzyłem tankowi jakie... Jak można tak wpieprzyć mundo? No, fajna, przyjemna postać bardzo. Dajcie tam... Dobra, mój maksymalny AP to będzie, cooldown to będzie 20%, bo później będzie mi spadać, bo unikatowe niestety jest na tym itemku. Szkoda, szkoda. Nie wiem, czy to 1000 HP nie dawało. Nie pamiętam nawet. Czy muzyczka żadna nie leci? Sorry, już puściłem. Teraz wychillujemy z tą muzyczką. Siema. Nice. Gabibir, co? W sumie ta Vayne 5D, 5D ma. Nice. 50 farm. 49 farmy ma Vayne. Nice. Bardzo ładna farma. Nie! Coraz więcej bije już z tej pasywki. Już całe 31 dodatkowych obrażeń. O, 32 nawet bije. 300 z tego Q. Nice. Porządne obrażenie, że tak powiem. A tak Speed by się przydał i to była naprawdę genialna postać. 3K HP mam, więc już nie muszę raczej cofać do bazy. Tylko mam dopiero pierwszego tego. Mam dopiero pierwszego... Zabiłem prawdziwego. Ła! Zabiłem Chaco i ty... What? Co ta postać? God fucking damn it, nice. Przyjemna postać bardzo. Boże święty, jakie to jest OP.
Strasznie przyjemnie. Fun to play bardzo, strasznie. A 3400 HP. Ja, on ma ogromne obrażenia magiczne. Bez żadnych itemów. Pod AP to zrobić też byłoby ciekawie. Pod AP, pod Attack Speeda. Pod jakieś na shortówy najchętniej bym to zrobił. 6 razy na shortów. Może następny build to będzie taki. Odsuń się. Kadebilka, Boże. Wystarczyło, żeby się odsunęła na jeden kroczek i by Volibear ją uratował. Że też ludzie tak robią. Nie, nic, biegniemy. Ciekawe, czy znerfią teleport w następnym sezonie, czyli będzie już globalny, bo już tak naprawdę usunęli te globalne ulty. W sumie, czy to było kiedyś globalne? Nie jestem nawet pewny. W ogóle tym nie grałem, więc nawet nie wiem. O, po 42, 44 ja nawet biję w mowy. Nie, nie wziąłem tego. A on 100 farmy ponad. Dobrze się tym farmi. Strasznie przyjemnie. Volibear na bocie. Oni chyba sura dadzą. Szkoda, kurde. No. Ja nigdy tu nie nagram tych czempionów. Chyba. Jeżeli to będzie tak wyglądało. Czy ja mogę go zrobić po turetę? Wow, trochę mi pieprzył ten turret. Ale poczekajcie, zaraz mi się warmogi odnowią. Dobra, poczekajmy w krzakach. 8 sekund i jestem już na fulla. Kata, jak sobie radzisz? Gdzie jest Kata? 2-2, spoko. Nie za dobrze. Słabo panowie. Co się dzieje? Dobra, ubili mnie w końcu. Ale Jezu, ile mnie tukli! Prawie ten padł. No ale to są jednak silvery, to wiecie. To jest dużo, dużo łatwiej robić jakieś tam uniki w ogóle, więc. Nie ma się co sugerować za bardzo. Ale dobra, trzeci Warmog. Boże, botlane zabity przez Sounto. Ona ich sama zabiła. Mam nadzieję, że nie. A Kata sobie raczej tu dubla zrobi. Kata sobie tu raczej dubla zrobi. O Boże, Kata. Pójdźmy zrobić dżunglę temu Hecarimowi. Zabierzmy mu Reda jak najszybciej, żeby on tego nie wziął. Tam, stop, buły. Ale ja chcę to kupować. Mam 6-3, niezłe staty. Powinny się cieszyć, a nie mnie obrażać. Botlane słaby, mid, okej. Nie, mi chce to zabrać zamiast. Chciałem, że mi chce to zabrać zamiast Drake'a. Czemu nie kliknie R-ki, a potem nie kliknie Smite'a? Take that man plate! Nie. Ja wolę 6 Warmogów. 3600 HP. Jezu, to w ile zadaje? Samy broken to jest. Co zadaje od maksymalnego HP, czy co? Aha, 29% HP to zadaje. 1000! To 1000 uderzyłem z tego W? Sur. Raczej sur teraz. Mam nadzieję, że nie, ale. Dobrze, nie dali.
Need kills. 11-3 to Vayne. Nie chcę za bardzo używać speli, bo możliwe, że tu Shaco przyjdzie. A, pieprzy się. Na hita. I teraz 1-2. O. Siema, chłopcze. A fakt, co się dzieje? Chciał dżuki robić, nie wiem, że tam on odejdzie, a tu klonem zabije. O Boże. Powiem tak, ładnie mu to wyszło. O, zabili moich. Nice. O, kata tam robi place'y. Ja mam tyle HP, że jak on we mnie rzuci tym gównem, to ja nawet tego nie poczuję. Fajnie, gościu. Zabolał. O Boże. Dobra, podnoszą się trochę z gówna. 1800. Zrobimy to i trzeci warmog. Dobra, 22 minuta, trzeci warmog. Całkiem niezły wynik. The dead sound of Kata is like... Okej. Ciekawe, czy jak to dłużej przytrzymam, to czy to więcej zada, nawet nie wiem. Chyba nie. Dobra. Nie zabijam raczej jeszcze tego Mundo i tak bym go nie zabił, w sumie nie ma co próbować. I got fucked up by volley, so... Nie, jednak nic nie daje. Oni mają tankowaty team, sobie nie mają mało obrażeń, za mało tych obrażeń mają. Obrażeń, obrażenia. Can I 1 vs 1 vs who? Blue Hand ja bym przygarnął. Dobra, stećmy na następnego Warboga. Wiem, że przefarmiona gierka, ale wiecie, tutaj nie chodzi o ten, tylko zobaczcie, jak to działa. Żeby to zobaczyć, ja muszę farmić, no bo jednak tankiem dużo trudniej zabić. A strasznie wygrywamy i nie chcę za bardzo pomagać mojemu teamowi. Tyle to jest mój team. Wezmę chyba w końcu tego Tureta. 160 farmy, bardzo ładna farma, bardzo. A wezmę sobie go i wezmę blue potem od razu. Aha, moi popadali. Nie, dobra. Czy Vayne to ogra? Vayne place. A jednak nie wyszło. Przykro, bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro, pani Vayne. I need kills! Poszedłeś pod zonie, nie wiem czemu, w sumie idiotyczny wybór, bo nie wiem po co jest w zonie. Na pierwszy item. Strasznie defensywnie. Polećmy sobie pod te. Językiem go zbije śmiecia. Jeszcze raz językiem w mordę. Szmatą. O nie, ostatnio tyle komentarzy, bo ostatnio dużo nowych widzów przyszło na kanał. Ostatnio tyle komentarzy. Gościu, jakbym miał cię w teamie, typie. Miałbym cię w teamie. Ciągle farmisz, olewasz swój team. Ja bym cię zabił. Trochę bardziej dosadniej to powiedziane. Wiecie, o co chodzi. Także wiecie, o co chodzi. Gram sobie build na przykład 30 razy coś tam. Ktoś mi pisze, że coś tam, że farmię zamiast ten. Wiecie, gdybym farmił, gra by się skończyła za szybko i no i nie zrobiłbym tego buildu, no kurde. Znaczy, gdybym zabijał, a nie farmił. Także no, trzeba czasem pomyśleć, zanim się coś powie albo napisze. Pamiętajcie o tym. Boots. Hop. Ten mi brakuje. Co za Drake?
Ocean. Ja, moja farma. Symulator farmy tam kęcza. Bardzo fajne. Aha, wyszło mi. Ja mam 15 level, najwyższy z gry. Ja mam 180 farmy też. Tylko farmy. Siedzę na topie i farmy, ludzie. Halo! Trzeba coś porobić. Co się dzieje? Co za dźwięki? Co on poszedł? Leszczyku. Podejdź, daj tego Reda. No moi są zbyt silni, że tak powiem. Zaczęliśmy się na tego typka. On tu warda postaje. Ciekawe, czy mnie widział. Prawdopodobnie mnie widział. Jak jestem twardy. Dobra, dajcie mi jeszcze jeden, no 250 golda, czy 150, 250, dobra. Będzie czwarty warmog, całkiem przyjemnie. No wiecie, to jest akurat jeden z tych buildów, który się trochę łatwiej robi, ale no jednak nie można aż tyle zabijać, no bo nie ma jak. Chociaż dosyć dużo zadaje obrażeń, bardzo dużo w sumie. Co? E300 Stone Glass. Aha, już myślałem. Nie, czekajcie, to są jakieś dodatkowe wrażenia? Czy co? Nie wiem, dupa. 400, 150 golden brakuje, dobra. Szakalaka, dobra. 300 HP. 5300 HP z trzema tymi? What? Trochę dużo. A dopiero 3T, jeszcze 2, Jezu, on miał 7 HP. Nice. Bardzo ładny wynik. 16 fragów ta Bane. Niezły wynik. Wziąłbym chętnie to Blue. Tylko czy mi to się uda, raczej nie. Tamkam. Czy to zadaje od maksymalnego, czy od aktualnego HP to W? A, maksimum HP. 32%! Daj mi champion. Czy się być tam tak? Okay. Dajmy to ulti, chociaż go nigdy nie używam, bo nie mam po co. Raczej moi dostaną, znaczy przeciwnicy dostaną baty, szkoda. A szkoda. Kurde, czy nie ich chyba wezmą? O, Vayne padła, nice. Fuck, dwa za ten. Za cztery, Boże, jak słabo. Nie ma mawka? Nie, gość po prostu wypieprzył. Fuck, stoi Blue. Biegnijmy po Blue! Sorry, my bad! Puszuj. My score is so bad. 6,50. No idziesz strasznie defensywnie, nie wiem czemu. Zamiast ofensywnie pójść? Dziwne, strasznie. No dobra. Zabiłem jednego, jak się we mnie w trzech bili. Kościół mnie tyra. Obrażasz mnie, chłopcze. Dość chamsko.
I had 6-7. Co? Co on pisze? Że miał kiedyś takie staty? Nie wiem, czy śmiać, czy płakać. Nie chcę im za bardzo pomagać, no bo naprawdę my ich zgnieciemy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. A, dobra, już nic. Już nic z tego nie wyjdzie, bo zabili ich kary. Co oni robią? Czemu oni dali zabić sobie? Typy, ogarnijcie się, Jezu. Naprawdę mnie to wkurza strasznie, jeżeli przeciwnicy grają jak warzywa. I dlatego gram w Silverze. Nagrywam na Silverze. Nie mam tej postaci i tak bym nie nagrywał u siebie. Bo nie chciałoby mi się go tam testować. To jest trochę jak normal. Wzięli im tureta. Tego na szczęście im nie chcą wziąć. Z cooldownami byłby naprawdę OP. Ten tamken. Kurde, strasznie broken champion. Boże. 5-9 ten typ. 4-7. Słabo. Postawmy tu Warda. Srymate. Nie mam tu za bardzo co zrobić. Tepnę tam. Uzbieram sobie na od razu dwa urmogi. Boże, ta robi double, Jezu. Chyba koniec gry. Please don't! Farmię całą grę, żebyście wy teraz skończyli, ja bym nie zrobił tych warmogów? What? Czy wiecie, jak ja źle się czuję? Don't! Fuck! 400 i 2800, tutaj muszę mieć ile? 3200, da? 3200, żeby kupić sobie dwa urmogi jeszcze. Kurde, będzie 5 urmogów, to nie będzie 6 jednak, szkoda. Ale full HP tamken zawsze w miarę. Chociaż, kurde, to nie jest to. 6 urmogów byłoby cudownie, że tak powiem. O, nice, ludzie. Bardzo mi się to podoba, że zabiliście moich. Czekam na hejty. 3600. Strasznie duży HP regen mam w ogóle. 1000 na 5 sekund w sensie. Nie chcę mnie zabić, sery. Sobie many ja. A nie, nie będę tu nawet próbować płacić. XD tach. Tach. Mam 273 farm. Tylko fary. O Boże, o fuck, co się stało z moim kablem? Mój kabel, ogar. Także ten. 6675 HP. O, jak mnie opisują. Guys, I need some more gold. To chyba źle to napisałem, ale nie istotne. Co to jest? Nie kończcie tego, błagam was. Please don't end. Ej, to wygrali w czwórkę. Please guys, don't end. I need some gold. No! Dychamy, nie! Czemu ludzie są tacy chamscy w tą grę? Szkoda. 6900 HP. Wow. Można było więcej, wiadomo. Boże, ten flash. Tego bijcie! Ha! XP-kę! Dobra, tyle.
Full HP Volibear. Na nie wyszedł 6 razy Warmog i to jest trochę przefarmiona gierka. Trochę przefarmiona gierka, ale trudno. Bywają i takie, także dlatego tanków nie nagrywam ostatnio, bo są dosyć nudni, ale czasem trzeba zrobić odskocznie i tyle. Zostaw suba, ocenę, synek i na razie.